Dzień dobry. Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a w tym podcaście opowiem Wam o Harvey'm i Janet Crew. Jest to sprawa z lat 70. z Nowej Zelandii i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do słuchania. Zacznijmy od głównej bohaterki tego podcastu, czyli od Janet. Urodziła się ona jako Janet Demler 6 lutego 1940 roku w Nowej Zelandii. Jej rodzicami byli Leonard oraz Maisie, chociaż w artykułach możecie się też spotkać ze skrótami Len oraz May. Janet miała młodszą o 2 lata siostrę, urodzoną w 1942 roku Heather. Dziewczyna wychowała się na farmie położonej w małym mieście Pukekała w Nowej Zelandii. Mieszkało tam około 1000 osób w latach 40. Na zdjęciach możecie zobaczyć dokładniej, gdzie leży Pukekała. Orientacyjnie Auckland jest jednym z większych miast położonych niedaleko, bo z Pukekała do Auckland jedzie się niecałą godzinę samochodem. W tym małym miasteczku można znaleźć tylko jedną szkołę i to właśnie do niej chodziły córki państwa Demler. Pukekała to bardzo ciekawe miasteczko i przytoczę tutaj cytat czy też określenie, z którym spotkałam się na kanale Zbrodnie Prowincjonalne. Pozdrawiam. Cytat ten brzmi: małe miasteczka kryją wielkie sekrety. 20 lat przed urodzeniem Janet wydarzyła się bardzo dziwna i ciekawa historia, bo w sierpniu 1920 roku rolnik Sidney Ayer został zastrzelony w swojej sypialni w obecności swojej żony na farmie znajdującej się w Pukekała. Policja znalazła naboje oraz ślady kopyt, które prowadziły do byłego pracownika, który kiedyś pracował na farmie państwa Ayer. Nazywał się on Samuel Thorne. Jeszcze w tym samym roku, czyli w 20, mężczyzna został skazany przez Sąd Najwyższy i powieszony za morderstwo. Do dnia wykonania kary śmierci Samuel twierdził, że jest niewinny, czyli żona tego rolnika, pana Ayer, kazała mu zabić swojego męża. Ta historia to pewnego rodzaju ciekawostka, chociaż rodzina Ayer pojawi się w tej historii, ale o tym później. 30 lat później, czyli w 1950 roku, kiedy Janet miała 10 lat, miała miejsce kolejna tajemnicza sytuacja. Na farmie położonej obok domu rodziny Demler mieszkał brat May, czyli wujek Janet. W 1950 roku mężczyzna zginął na polu. Przyczyna śmierci nie jest nigdzie oficjalnie podawana, chociaż podejrzewa się, że był to wypadek. Nie wiadomo, co dokładnie się stało, ale prawdopodobnie wciągnęła go jakaś maszyna. Wujek nie miał dzieci, dlatego to Janet oraz jej siostra Heather odziedziczyły farmę. W 1962 roku ojciec Janet, czyli Leonard, musiał zapłacić grzywnę w wysokości 10 tysięcy funtów. Tak tylko w nawiasie dodam, że na tamte czasy była to dość duża kwota, a musiał on zapłacić tę grzywnę, ponieważ nie płacił on podatków przez wiele lat. Przez to, że musiał zapłacić te 10 tysięcy, został on poniekąd zmuszony do sprzedaży połowy farmy, którą przejęła jego żona. Idąc chronologicznie, w 1965 roku, po ukończeniu szkoły w Auckland, Janet przejęła połowę farmy po wujku. W wieku 25 lat zaczęła uczyć dzieci w szkole, co zawsze było jej marzeniem, i zaczęła podróżować po Nowej Zelandii. Kiedy uczyła w szkole położonej niedaleko Wellington, poznała mężczyznę o imieniu i nazwisku David Harvey Crew. Używał on swojego drugiego imienia i jak możecie się domyślać po tytule tego podcastu, to on stanie się mężem Janet. Harvey był o rok młodszy od swojej partnerki, urodził się w październiku 1941 roku w Nowej Zelandii, w miejscowości znajdującej się niedaleko Wellington. Tak jak Janet, wychowywał się na farmie i po rzuceniu szkoły podstawowej pracował na farmach. Janet poślubiła Harvey'a rok później, w 1966 roku w Auckland. Jej mąż kupił połowę farmy znajdującą się obok domu rodzinnego Janet, czyli kupił tę połowę, którą odziedziczyła siostra kobiety, Heather. Od tej pory farma po zmarłym wujku należała do państwa Crew. Janet i Harvey wprowadzili się do nowego domu kilka tygodni po ślubie i zaczęli pracować na farmie. Z takich najważniejszych informacji to działka miała powierzchnię około 1,5 km kwadratowego. Znajdował się na niej spory dom z 4 sypialniami oraz stodoła. Państwo Crew mieli na pewno owce i krowy, o innych zwierzętach nie wiem, bo źródła wspominają tylko o tych dwóch.
Janet i Harvey nie mieli wielu przyjaciół w Pukekała, raczej utrzymywali kontakt z tymi znajomymi, z którymi spotykali się niedaleko Wellington. Przez kolejny rok państwo Crewe pracowali ciężko na dużej farmie. Mierzyli się z wieloma przeszkodami, ale zgodnie z tym, co Janet mówiła matce, byli szczęśliwi. W lipcu 1967 roku ktoś włamał się do domu i ukradł drogą biżuterię, torebki oraz szczotki do włosów. Janet i Harvey zauważyli, że dom został splądrowany dopiero wieczorem, kiedy wrócili do domu z restauracji, w której byli z rodzicami kobiety. Zgłoszono sprawę na policję, jednak nie udało się znaleźć włamywacza. Rok później, w grudniu 1968 roku, na świat przyszła córka pary nazwana Rochelle. W ten sam dzień, kiedy Harvey wrócił ze szpitala do domu, aby przywieźć żonie najpotrzebniejsze rzeczy, zauważył, że ktoś podpalił jego dom. Straty wyceniono na kilkanaście tysięcy dolarów nowozelandzkich. Ogółem 1/3 posiadłości spłonęła, więc były to dość duże straty. Rok później miał miejsce podobny incydent. Pod nieobecność pary ktoś podpalił stodołę. Były kolejne straty. Policji nie udało się dotrzeć do osoby czy osób, które wznieciły pożar i nie wiadomo było nawet, czy za włamanie i dwa podpalenia odpowiada jedna, ta sama osoba, czy może były to niepowiązane sprawy. Janet i Harvey twierdzili, że nie mieli wrogów i nie wiedzieli, kto mógł chcieć im zaszkodzić i jaki miał w tym cel. Rodzina Crewe mierzyła się z wieloma problemami, praca na farmie była trudna już wcześniej, a po pożarze para musiała pracować jeszcze ciężej, aby nadrobić straty i zapewnić rodzinie byt. Ponadto matka Janet zachorowała, jej stan był na tyle zły, że na początku 1970 roku kobieta zmarła. Naturalnie pojawiła się kwestia spadku. W tamtym czasie Heather, siostra Janet, mieszkała w Stanach Zjednoczonych, rzadko odwiedzała rodziców i nie zdążyła pożegnać się z chorą matką. Prawdopodobnie dlatego matka zapisała w testamencie połowę domu, która do niej należała, tylko jednej córce, czyli Janet. Natomiast w innych źródłach znalazłam informację, że rodzice wydziedziczyli Heather, bo wyszła za rozwodnika, więc jak było dokładnie, tego nie wiadomo. Czyli wyglądało to tak. Wcześniej połowa domu należała do Lenarda, ojca, a połowa do matki May, ponieważ Lenard miał kłopoty finansowe spowodowane niepłaceniem podatków i musiał sprzedać żonie połowę. Po śmierci matki jedna część należała do Lenarda, a druga do Janet. Był to dorobek życia ojca, nie miał on niczego poza farmą, dlatego postanowiono, że będzie on nadal mieszkał w tym domu, a Janet nie zamierzała ubiegać się o pieniądze z tego tytułu. Kobieta nadal mieszkała na farmie obok i jej relacje z ojcem były, można powiedzieć, dobre. Tak przynajmniej możemy wyczytać z różnych źródeł. Jednak niektóre osoby wskazują na to, że mogło być zupełnie inaczej i relacje Janet z ojcem mogły nie być takie dobre. Ale o tym w późniejszej części podcastu. Teraz przenosimy się do czerwca, 16 czerwca 1970 roku. Tego dnia Janet spotkała się ze swoim ojcem i z notariuszem, aby omówić wszystkie kwestie związane z farmami i dziedziczeniem. Po południu kobieta i jej ojciec zjedli obiad z Harveyem oraz małą córką pary. Według ojca para zachowywała się jak zawsze. Nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Kolejnego dnia, 17 czerwca, Harvey pojechał na targ, aby kupić byka. A w tym czasie Janet zajmowała się półtoraroczną Rochelle. Po południu rodzina pojechała na targ kupić warzywa i później na inną farmę, aby kupić inne potrzebne rzeczy. Wszyscy, którzy widzieli parę wraz z córką tamtego dnia, zgodnie twierdzili, że zachowywali się jak zawsze, wydawali się pogodni. Wieczorem rodzina zjadła kolację, frytki oraz rybę kupioną na targu. Kolejnego dnia, czyli 18 czerwca, mieszkaniec miasta Pukekała zostawił mleko, chleb i gazetę na wycieraczce, nie budząc państwa Crewe. To były lata 70. Dostarczanie mleka w szklanych butelkach czy metalowych puszkach było na porządku dziennym, tak samo jak zostawianie gazety na wycieraczce. Kiedy kilka godzin później ten sam dostawca podjechał pod dom rodziny Crewe po zapłatę, zauważył, że te wszystkie rzeczy, czyli mleko, chleb i gazeta, nadal leżały przed drzwiami. Mężczyzna uznał, że para wyjechała z córką na kilka dni i zapomniała powiadomić o tym inne osoby. 22 czerwca, czyli 4 dni później, ten sam mężczyzna przyjechał rano i zastał ten sam widok.
Spleśniały chleb leżał na wycieraczce, tak samo jak przemoczona gazeta. Mleko również nie zostało zabrane. Mężczyzna wyrzucił te rzeczy, bo uznał, że para jeszcze nie wróciła do domu. Pomyślał, że nie ma sensu zostawiać kolejnej gazety, świeżego mleka oraz chleba i odjechał. Kolejni mieszkańcy zauważyli nieobecność państwa Crewe. Przykładowo sąsiad o imieniu Ronald miał kupić od Harvey'a owce. Próbował się z nim skontaktować, aby uzgodnić termin spotkania, ale nikt nie odbierał telefonu, więc mężczyzna zwrócił się do ojca Janet, Leonarda, bo mieszkał on tuż obok. Leonard również nie mógł dodzwonić się do córki, więc postanowił pójść do jej domu i zobaczyć, czy coś się stało. Rochelle, która miała wtedy 1,5 roku, leżała w swoim łóżeczku i płakała. Była wyraźnie zaniedbana. W domu nie było ani Janet, ani jej męża. Ojciec kobiety podejrzewał, że doszło do walki albo jakiegoś wypadku, ponieważ zauważył plamy krwi na dywanie w salonie. Pomimo tego, że Rochelle płakała, była głodna, łóżeczko było zasikane, a ona była cała brudna, Leonard postanowił zostawić dziecko same i wyszedł, aby zadzwonić do sąsiada pary, czyli Ronalda, który miał przyjechać po owce i powiedział, że tego dnia nie będzie mógł dokonać zakupu. Po rozłączeniu się Leonard poszedł do kolejnego sąsiada, Owena Priesta. Powiedział mu tak: wszędzie jest krew i nie mogę ich znaleźć. Ponad godzinę później Leonard wrócił do domu Janet razem ze swoim kolegą, tym sąsiadem Owenem. Zabrał zapłakaną Rochelle i zaniósł ją do sąsiadki Barbary. To Owen postanowił skontaktować się z policją i zgłosić zaginięcie państwa Crewe. Powiadomiono policję, a następnie to ojciec Janet, czyli Leonard, zadzwonił do śledczego i powiedział, że nikogo nie ma w domu, jest tam tylko jego wnuczka, a na dywanie jest krew. Śledczy przyjechali do domu państwa Crewe przed godziną 16 i od samego początku traktowano to miejsce jako miejsce zbrodni. Zorganizowano poszukiwania, zabezpieczono cały dom oraz tereny znajdujące się przy tym domu. Pojawiły się pewne problemy, bo śledczy przypuszczali, że ktoś czyścił wszystkie powierzchnie na miejscu zbrodni. Znaleziono m.in. ślady krwi w zlewie oraz ślady środków czyszczących. Ponadto to były lata 70. Śledczy nie mieli dostępu ani do takich narzędzi, ani do takich technologii, jakie mamy teraz. Nie znaleziono ciał, ale znaleziono ślady walki. Krew znajdowała się nie tylko na dywanie i podłodze, ale też na ścianach, na sofie oraz na krześle. Na krześle znaleziono też ślady mózgu, co wskazywało na to, że ktoś został uderzony ciężkim przedmiotem lub został postrzelony. I na tej podstawie śledczy uznali, że prawdopodobnie państwo Crewe nie żyją. Resztki jedzenia, czyli kolacji składającej się z ryby i frytek, znajdowały się na stole, co wskazywało na to, że para zaginęła lub zginęła 17 czerwca po kolacji. Śledczy wysnuli teorię, że Harvey został uderzony ciężkim przedmiotem, kiedy siedział na fotelu, a Janet, kiedy siedziała na sofie, kończąc szydełkowanie. Ślady krwi wskazywały na to, że kiedy państwo Crewe zostali zabici lub pozbawieni przytomności, sprawca przeniósł ich ciała w inne miejsce. Z czasem zaczęły pojawiać się kolejne wskazówki. Uzyskano nakaz przeszukania domu oraz pojazdu Leonarda, bo to on stał się głównym podejrzanym. Mężczyzna został przesłuchany i poddany obdukcji, miał on zadrapania na szyi, a w jego samochodzie znaleziono ślady krwi. Wykorzystując różne techniki, dzisiaj byśmy powiedzieli prymitywne techniki, śledczy ustalili, że grupa krwi pokrywa się z grupą krwi Janet. Leonard twierdził, że jest niewinny. Kiedy został zapytany o to, dlaczego miał zadrapania na szyi, wyjaśnił, że zranił się, kiedy przycinał krzewy w ogrodzie. Nie wyjaśnił natomiast, dlaczego w jego samochodzie znaleziono ślady krwi. W międzyczasie zorganizowano poszukiwania, sąsiedzi państwa Crewe pomagali w przeczesywaniu całej okolicy, w tym farm oraz ogromnych pól. W tym czasie Leonard podążał krok w krok za policją, jednak nie pomagał w poszukiwaniach. Nie współpracował ze śledczymi, reagował niechęcią na wszelkie formy kontaktu, a poza tym nie chciał zajmować się wnuczką, która od kilku tygodni mieszkała u sąsiadki Janet i Harvey'a, Barbary. Przez te wszystkie elementy Leonard stał się podejrzanym numer jeden. Pojawiła się kolejna niewiadoma. Jeśli Janet oraz Harvey zostali zabici, dlaczego Rochelle nadal była w swoim łóżeczku?
dlaczego ona została oszczędzona. Zbadano dziewczynkę i okazało się, że od 5 dni, czyli od 17 czerwca nic nie jadła. Natomiast jeśli chodzi o przyjmowanie płynów, to jest bardzo kontrowersyjna kwestia, dlatego że badania wykazały, że dziewczynka wypiła jakiś płyn, prawdopodobnie mleko albo wodę, 48 godzin przed tym, jak została znaleziona przez policję, czyli 3 dni po tym, jak Harvey i Janet zaginęli. Policji udało się dotrzeć do świadka, który twierdził, że 19 czerwca, czyli 2 dni po zaginięciu pary, widział tajemniczą, blondwłosą kobietę na terenie posiadłości. Nie była to raczej Janet, ponieważ ona miała ciemne włosy, więc pojawiło się pytanie, kto mógł to być. Zachowanie Leonarda już wcześniej było dziwne, ale po przebadaniu Rochelle stało się jeszcze dziwniejsze. Mężczyzna twierdził, że jego wnuczce nic nie jest i nie powinna być badana przez lekarza. Wręcz naciskał na to, aby do takiego badania nie doszło. Policja uzyskała informację, że Leonard miał prawdopodobnie dostęp do niezarejestrowanej broni kalibru 22. W tamtym czasie broń w Nowej Zelandii była legalna, więc dlaczego Leonard miałby nie rejestrować broni? A policja traktowała tę wskazówkę jako kolejny element układanki, bo przecież na fotelu znaleziono kawałek mózgu. Potwierdzałoby to teorię, że ojciec Janet zastrzelił parę z niezarejestrowanej broni. Leonard nadal był głównym podejrzanym, ale nie zmienił swojego zachowania. Jeździł konno za policją, obserwując każdy ruch śledczych. Kiedy któregoś dnia szedł obok grupy wolontariuszy składających się z sąsiadów pary, powiedział, że ciała Janet i Harvey'a zostaną znalezione w wodzie. Policja szukała motywu. Zakładano, że Leonard mógł być zazdrosny o to, że jego córka, czyli Janet, odziedziczyła połowę majątku. Spekulowano na temat tego, czy to nie Leonard podpalił wcześniej dom, a później stodołę. Miał on jednak alibi, bo w tamtym czasie, kiedy dom został podpalony po raz pierwszy, był on na kolacji ze swoją córką oraz jej mężem. Więc jeśli nie Leonard, to kto mógł to być? Może Heather? Zazdrosna siostra? Tak o niej mówiono. Może był to jakiś rolnik, który był zazdrosny o to, że państwo Crewe dobrze sobie radzą? Problem był taki, że wszyscy twierdzili, że państwo Crewe nie mieli żadnych wrogów. Przełom w śledztwie nastąpił 16 sierpnia 1970 roku, czyli prawie miesiąc później. W sierpniu nastąpił odpływ i w połowie tego miesiąca wszystkim mieszkańcom, wolontariuszom oraz śledczym ukazały się zwłoki pani Crewe, czyli Janet. Zginęła ona od jednego postrzału w głowę. Udało się odzyskać fragmenty naboju z czaszki, następnie złożono te fragmenty w całość, co było przydatne, bo na naboju znajdowała się cyfra 8. Kilka dni później w ogrodzie państwa Crewe znaleziono łuskę tego samego naboju. Ustalono, że ten nabój pasował dokładnie do tej samej broni, którą rzekomo posiadał Leonard. Ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydaje, więc trzeba przyjrzeć się wszystkim szczegółom. Ciało Janet zostało znalezione konkretnie w rzece Waikato. Było ono owinięte kołdrą, na którą ktoś nawinął drut miedziany. Oprócz tego, że czaszka Janet została roztrzaskana na skutek postrzału, znaleziono też ślady wskazujące na to, że została ona uderzona tępym narzędziem, w wyniku czego złamano fragment czaszki oraz szczękę. Ciało zostało znalezione miesiąc po śmierci, dodatkowo znajdowało się ono przez miesiąc w wodzie, przez co było ono w bardzo złym stanie. Śledczy podejrzewali, że Janet została wykorzystana seksualnie, jednak przez ten stan nie można było tego potwierdzić. Od tej pory pojawiały się wątpliwości, czy to Leonard był sprawcą, ponieważ raczej by nie wykorzystał córki. Oczywiście było to możliwe, jednak śledczy twierdzili, że Leonard by raczej tego nie zrobił. Kolejne kroki podjęto na podstawie typu broni. W tamtym czasie w rejonie Pukekała było co najmniej kilkaset broni o takim kalibrze. Policji udało się zebrać tylko 64 sztuki od głównie sąsiadów oraz znajomych i zostały one przetestowane. Wtedy pojawił się kolejny podejrzany, który był jednym z posiadaczy takiej broni. Nazywał się on Arthur Alan Thomas. Z wiadomości, jakie są dostępne w internecie, to urodził się on w 1938 roku, więc był o 2 lata starszy od Janet i o 3 lata starszy od Harvey'a. Wychowywał się w 9-osobowej rodzinie, którą znała rodzina Demler,
czyli rodzina Jeanette. Jako dziecko mieszkał kilka kilometrów od rodziny Demler, chodził do tej samej szkoły podstawowej co Jeanette i Heather i z tego, co wynika ze źródeł, może nie byli oni znajomymi, ale mieli okazję, by ze sobą porozmawiać. Mężczyzna porzucił edukację w wieku 14 lat i od tej pory pracował w gospodarstwie mlecznym swojego ojca. Później pracował na farmie wujka, następnie przeniósł się do innego miasta i tam pracował jako robotnik, a po kilku miesiącach przeniósł się do jeszcze innego miasta i tam pracował jako leśniczy. W 1964 roku ożenił się z Vivienne Carter, która pochodziła z Anglii i w tamtym roku przeniósł się do swojego rodzinnego miasta, gdzie zamieszkał na farmie ojca. Według raportów policyjnych oraz zeznań świadków, para radziła sobie dobrze, a ich małżeństwo było uznawane za stabilne oraz szczęśliwe. W 70 roku, po tym jak znaleziono ciało Jeanette, policja dotarła do świadków, którzy twierdzili, że Jeanette oraz Arthur Alan Thomas spotykali się, kiedy byli nastolatkami. Jeszcze w sierpniu 90 roku policja na podstawie wyłącznie zeznań świadków skonfiskowała broń należącą do Thomasa. Wyniki badań były takie, że broń mogła zostać użyta do zabicia pani Crewe, ale nie było jednoznacznych dowodów potwierdzających tę teorię w postaci odcisków palców czy krwi. Policja zasugerowała Thomasowi, że to z jego broni zabito państwa Crewe, ale ostatecznie zwrócono mu broń 8 września. Ciało pana Crewe zostało znalezione kilka dni później, rzeka przeniosła je w inne miejsce i ciało znajdowało się na północ od domu państwa Crewe. Ciało mężczyzny, tak jak w przypadku Jeanette, było już w zaawansowanym stanie rozkładu, dlatego pewne badania nie mogły zostać przeprowadzone i nie można było dokładnie ustalić wszystkich obrażeń. Udało się ustalić, że zginął na skutek pojedynczego strzału w czaszkę. W tamtym momencie policja miała dwóch podejrzanych, czyli Lena Demlera, ojca Jeanette, oraz Alana Thomasa. Ilość obciążających dowodów była taka sama w obu przypadkach, czyli znikoma. Jednak w tym samym roku, w listopadzie 70 roku, Thomas został aresztowany i oskarżono go o zabójstwo państwa Crewe. Nie było dowodów jednoznacznie potwierdzających, że to on może być sprawcą. Na miejscu zdarzenia nie było ani jego odcisków palców, ani DNA. Ponadto 17 czerwca miał on alibi, bo był wtedy w innym miejscu. Prokuratura zasugerowała, że Thomas miał obsesję na punkcie Jeanette, ponieważ wcześniej się spotykali i był nadal w niej zakochany, jednak nie mógł z nią być, bo zarówno on, jak i ona byli w małżeństwie. Leonard Demler, czyli ojciec Jeanette, potwierdził, że Thomas miał obsesję na punkcie jego córki i była ona przez niego prześladowana, więc to on musiał ją zabić. Wszyscy inni ludzie obecni na procesie, czyli znajomi, sąsiedzi, powiedzieli, że nie była to prawda. Jeanette oraz Thomas czasami spotykali się na przykład w sklepie, ale wtedy zamienili kilka słów i to wszystko. Zdaniem prokuratora Thomas postanowił zastrzelić Jeanette, bo był o nią zazdrosny i był nieszczęśliwie zakochany. Następnie zastrzelił jej męża, czyli swojego rywala, pozbył się ich ciał, jednak z jakiegoś powodu oszczędził ich córkę. Policja zasugerowała, że to żona Thomasa, czyli Vivienne, była kobietą, która była widziana w domu państwa Crewe 20 czerwca. Na procesie wypowiadał się świadek, który widział tę tajemniczą blondwłosą kobietę, znał on Vivienne Thomas i powiedział, że to na pewno nie była Vivienne. Pomimo tych wszystkich nieścisłości oraz braku jednoznacznych dowodów, Thomas został uznany za winnego i w 1971 roku został skazany. Wyrok został unieważniony rok później w wyniku apelacji. W 1973 roku doszło do ponownego procesu i Thomas został ponownie skazany. Po ponownym skazaniu rozpoczęła się kampania mająca na celu udowodnienie niewinności Thomasa. Zlecono dodatkowe kryminalistyczne badania, które potwierdziły, że policja musiała podłożyć na miejscu zdarzenia łuskę. Ukazała się książka na temat tej sprawy, jest napisana przez Davida Yalopa i nazywa się Beyond Reasonable Doubt. Jest ona kluczowa dla całej sprawy i będzie ona podlinkowana w źródłach. W książce autor wymienia powody, dla których Thomas nie może być sprawcą. W wyniku przedstawienia sensownych argumentów Thomas został ułaskawiony przez gubernatora. Po 9 latach wyszedł z więzienia i wypłacono mu odszkodowanie w wysokości 950 tysięcy dolarów nowozelandzkich.
Sprawy zaczęto ponownie analizować i istniały dowody potwierdzające, że policja przy użyciu skonfiskowanej broni kalibru 22 wystrzeliła z broni, a następnie podłożyła łuskę na miejscu zdarzenia. Śledczy pracujący nad tą sprawą zostali zawieszeni, ale nie postawiono im żadnych zarzutów. Główny śledczy zmarł w 1978 roku, czyli przed tym, jak Thomas został uznany za niewinnego. W 2014 roku, czyli 44 lata po śmierci państwa Crewe, sprawa została ponownie otworzona, ale właściwie nie znaleziono żadnych nowych poszlak. Policja stwierdziła, że dowody, jakie udało się zebrać, są niewystarczające do oskarżenia kogokolwiek. Po przeprowadzeniu dodatkowego śledztwa ustalono, że prawdopodobnie Rochelle Crewe w czasie tych 5 dni, kiedy siedziała sama w domu, nie przyjęła żadnych płynów, co wykluczało teorię, że jakaś tajemnicza blondwłosa kobieta podała jej wodę. Ponadto stwierdzono, że na podstawie tych dowodów jest niemalże pewne, że Leonard Demmler nie był sprawcą. Sprawa oficjalnie jest nierozwiązana. Do wszystkich teorii przejdziemy za chwilę, ale jeszcze powiem, że w 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno, pojawiły się pewne nowe informacje. Dwie kobiety, których nazwiska pozostały anonimowe, twierdziły, że w 70-tych latach Thomas wykorzystał je seksualnie. Obie kobiety twierdziły, że nie zależy im na pieniądzach. Chciały jedynie usłyszeć przeprosiny od Thomasa. Nie wydano jednoznacznego werdyktu w tej sprawie. Sprawa jest nierozstrzygnięta. Sąd uznał, że istnieją dowody, jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy Thomas jest winny. Prawie wszystkie osoby zamieszane w tę sprawę, nadal żyjące, nie chcą o niej rozmawiać. Thomas, który spędził prawie 10 lat w więzieniu, nie chce rozmawiać na temat tej sprawy i nie udziela żadnych wywiadów. Len Demmler zmarł kilkanaście lat temu, natomiast Rochelle Crewe, czyli córka państwa Crewe, ma teraz 50 kilka lat i rzadko wypowiada się w mediach. Osobą walczącą, aby poznać prawdę, był brat Thomasa, który nazywa się Des. Powiedział, że będzie on walczył o sprawiedliwość i chce poznać prawdę, ponieważ ciała Janet oraz Harvey'a zostały wrzucone do rzeki, tak jakby byli martwymi zwierzętami. Na podstawie zebranych dowodów możemy się tylko domyślać, co stało się 17 czerwca 1970 roku. Śledczy w 2014 roku po ponownym otwarciu sprawy ustalili najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń i jest ona taka. Wieczorem Janet przygotowała kolację składającą się z groszku, ryby kupionej na targu oraz frytek. Nakarmiła Rochelle i położyła ją do łóżka, a następnie usiadła na sofie. Janet była zajęta szydełkowaniem, a Harvey usiadł obok niej na fotelu i czytał książkę. Sprawca nie włamał się do domu. Znajdował się w ogrodzie i strzelił przez otwarte okno w kuchni. Sprawca strzelił w lewą część czaszki Harvey'a tuż nad uchem i ten strzał zabił mężczyznę. Zabójca wszedł do salonu, a w tym czasie Janet wstała i zaczęła krzyczeć. Została uderzona w twarz czymś ciężkim, przez co jej szczęka była złamana. Śledczy wskazują na to, że mogła to być oś od samochodu. W wyniku uderzenia straciła równowagę albo przytomność i uderzyła głową w kominek, a następnie upadła na dywan. Sprawca stanął nad kobietą, a następnie postrzelił ją w głowę. Sprawca lub sprawcy, bo mogło być ich więcej, przeciągnął ciała przez frontowe drzwi i używając siły umieścił ciała w rzece. I teraz pojawia się pytanie, jak to się stało, że nikt nie usłyszał krzyków Janet czy Rochelle, bo dziewczynka mogła się obudzić i zacząć płakać. Dom Leonarda znajdował się niedaleko, mężczyzna prawie codziennie kontaktował się z córką czy ze swoim zięciem, więc dlaczego przez te 5 dni nie zauważył zniknięcia pary? Policja rozmawiała z kobietą, nazywała się Julie Priest i była żoną Owena, czyli przyjaciela Leonarda. Kobieta powiedziała, że 17 czerwca około godziny 20:30 usłyszała strzały. W tamtych latach i w tamtej okolicy często strzelano, dlatego kobieta nie uznała, że jest to coś podejrzanego. Przez kolejne 5 dni nikt nie zauważył zniknięcia pary, w tym ojciec Janet, a córka Janet i Harvey'a leżała w swoim łóżeczku. To, czy przyjmowała przez te 5 dni płyny, było kwestią sporną. Niektórzy twierdzą, że nie wytrzymałaby bez picia przez 5 dni, natomiast inni twierdzą, że nic by się nie stało.
Przejdźmy teraz do teorii na temat tej sprawy, czyli do najciekawszej części. Teoria numer 1. Sprawcą jest Arthur Alan Thomas. Miał on broń użytą do zabicia państwa Crewe. Oś samochodowa została użyta do obciążenia ciała Harvey'a, nie zostało porwane przez rzekę i takiej osi od przyczepy czy samochodu brakowało w domu Thomasa. Mówiłam wcześniej, że kiedy ciało Janet zostało znalezione, było one owinięte kołdrą, a następnie owinięte drutem miedzianym. Podobny drut został znaleziony na farmie Thomasa. Niektórzy twierdzili, że spotykał się on z Janet, kiedy para miała kilkanaście lat, około 17-18. Mieli oni planować, aby uciec do innego miasta i tam rozpocząć nowe życie. Ale potem Janet skończyła szkołę, natomiast Thomas wyprowadził się do innego miasta, gdzie pracował na farmach. Obydwoje znaleźli partnerów życiowych, a kiedy zamieszkali niedaleko siebie, ich kontakt był sporadyczny. Natomiast jeśli chodzi o dowody przeciwko tej teorii, to Thomas miał alibi tamtego dnia, potwierdzone przez kilka osób. Nie było powodu, dla którego miał on po 4 latach mieszkania niedaleko Janet pozbyć się jej oraz jej męża. Miał on broń użytą do zabicia pary, jednak wiele osób miało taką broń. Ponadto nie było żadnych dowodów w postaci DNA czy odcisków palców i teoria o tym, że Thomas był sprawcą, była oparta na zeznaniach Lenarda, który twierdził, że Thomas miał obsesję i na zeznaniach innych świadków, którzy pamiętali, że Thomas i Janet spotykali się wiele lat temu. Kolejna popularna teoria jest taka, że to Janet zabiła swojego męża, a następnie odebrała sobie życie. Według jednego z reporterów, tamtego dnia, 17 czerwca, Harvey uderzył Janet w twarz, powodując złamanie kości policzkowej. W domu pary znajdowała się broń, więc Janet jej użyła i strzeliła mu w głowę. Zadzwoniła do swojego ojca, Lenarda, aby ten pomógł jej pozbyć się ciała. Kilka dni później, kiedy Janet zdała sobie sprawę, że śledztwo zostanie przeprowadzone, a ona zostanie skazana, zdecydowała, że odbierze sobie życie, aby uniknąć problemów i Lenard postanowił w ten sam sposób pozbyć się jej ciała. Dowody potwierdzające te teorie są takie, że ciała zostały znalezione w odstępie miesiąca, znaleziono je w innych miejscach, co mogłoby wskazywać na to, że sprawca, czy na przykład Len Demler, wrzucił ciało Janet do rzeki w innym dniu. W ciągu tych kilku dni to Janet opiekowała się swoją córką, ona podawała jej płyny, a Lenard nie zgłosił zaginięcia pary, ponieważ wiedział, że Janet żyje, a Harvey nie. Później, kiedy zorganizowano poszukiwania i wszyscy szukali Janet i Harvey'a, Lenard nie pomagał policji i powiedział, że ciała zostaną znalezione w wodzie, ponieważ wiedział. Ta teoria jest możliwa, ale istnieją pewne dowody świadczące o tym, że mogło być inaczej. Kobieta widziana w domu państwa Crewe miała jasne włosy, a Janet miała ciemne. Ponadto, gdyby Janet żyła, to prawdopodobnie odebrałaby chleb, gazetę oraz mleko. Przeciwnicy tej teorii twierdzą, że gdyby ojciec Janet dowiedział się o śmierci córki, pozbyłby się jej ciała w inny sposób. Ponadto raczej zaopiekowałby się swoją wnuczką, nie zostawiałby jej na kilka dni samej. Pewnie część z Was po przesłuchaniu tego podcastu będzie myślała, że to Len Demler jest sprawcą. I taka jest najpopularniejsza teoria. Jego motywem miały być pieniądze. Żona mężczyzny zmarła kilka miesięcy wcześniej, jeszcze w 1970 roku, a kiedy Janet odziedziczyła połowę farmy, Lenard nie mógł się z tym pogodzić. Niektóre źródła wskazują na to, to jest akurat niepotwierdzona informacja, że Harvey chciał wykupić połowę farmy należącą do Lena. Jego zachowanie może być podejrzane. Po zaginięciu pary 19 czerwca Lenard zaktualizował swój testament i przepisał 2/3 majątku swojej córce mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, czyli Heather, a tylko 1/3 miała przypaść Janet. Istnieje więcej dowodów świadczących o tym, że to Len mógł być sprawcą. Znaleziono w jego samochodzie krew, była to ta sama grupa krwi, którą miała Janet. Miał on zadrapania na szyi, ale jeszcze wcześniej, przed odkryciem tych faktów, zachowywał się on bardzo dziwnie. Gdy zauważył, że Janet i Harvey zaginęli i wszędzie jest krew, nie zaopiekował się wnuczką, która mogła być w niebezpieczeństwie. Przecież sprawca mógł być nadal na miejscu zdarzenia. Zamiast tego zostawił on zapłakaną wnuczkę, całą brudną, w domu i pojechał do swojego sąsiada.
Później nie chciał on współpracować ze śledczymi, nie chciał zaopiekować się wnuczką, którą opiekowała się sąsiadka, nie pomagał w poszukiwaniach. Później powiedział, że ciała Janet i Harvey'a zostaną znalezione w wodzie, a podczas procesu nagle przypomniał sobie, że Thomas miał obsesję na punkcie jego córki, pomimo tego, że nie istniały dowody potwierdzające te teorie. Kolejna, mniej popularna teoria jest taka, że był to nieznany sprawca. Broń użyta do zabicia pary była w tamtym czasie i w tamtej okolicy używana na wielu farmach. Janet i Harvey mogli mieć wrogów. Świadczy o tym to, że kilka miesięcy przed ich śmiercią ktoś podpalił dwukrotnie ich posiadłość. Ponadto ktoś włamał się do domu. Mógł być to inny rolnik, który postrzegał parę jako konkurencję. Przykładowo Mickey Ayer, którego przodkowie zginęli w 1920 roku, o czym mówiłam na początku tego podcastu. Był on pracownikiem na farmie Harvey'a i kłócił się on nawet z mężczyzną, w wyniku czego pan Crew wyrzucił go z pracy. Niektórzy są zdania, że kiedy sprawca strzelił przez okno, miał on jedynie na celu przestraszyć parę, ale przez to, że Harvey został zabity, sprawca musiał też zabić Janet, która widziała twarz zabójcy. Ta sprawa jest bardzo skomplikowana i wydaje się, że istnieją albo istniały, bo część z tych osób już nie żyje, osoby, które wiedziały więcej niż mówiły policji. Kiedy dokładnie zmarła Janet? 17 czerwca, czy może później? I dlaczego jej ciało zostało znalezione w innym miejscu niż ciało jej męża? Dlaczego Leonard, który codziennie kontaktował się z córką i jej zięciem i mieszkał obok, nie zauważył zaginięcia państwa Crew przez kilka dni? Czy świadek naprawdę widział blond włosą kobietę 20 czerwca i kim ona była? Czy była wspólniczką sprawcy? Dlaczego Leonard nie chciał pomagać policji? I skąd wiedział, że ciała zostaną znalezione w wodzie? I dlaczego nie zaopiekował się wnuczką? Jestem ciekawa, jaką wy macie teorię na temat tej sprawy, więc podyskutujmy. Postarajmy się odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Kto zabił państwa Crew? Dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu do końca. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji czy łapki w górę. Zapraszam na mojego Instagrama, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kulisów powstawania podcastu. Nazywa się Czarna11Wdowa. Źródła jak zawsze umieszczę w przypiętym komentarzu. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu.